Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze Radia Maria, widzowie telewizji Trwam, zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś apteka Pana Boga na zimę. Naszym gościem jest Pan Zbigniew Tomasz Nowak, znawca ziół leczniczych i autor książek. Nawet trochę ich mamy na naszym stole. Witamy bardzo serdecznie. Witam serdecznie, szczęść Boże. Bardzo mi miło gościć w Państwa domach. Po raz kolejny. Jak się Pan ma? Bardzo dobrze. I nie wolno się poddawać. Trudny czas, ale nie można się poddawać, bo tak jak kiedyś napisał ksiądz Jan Twardowski, nieodżałowany, jeśli Pan Bóg drzwi zamyka, to otwiera okno. To jest bardzo dobra puenta i mądrość, którą trzeba przypominać. Nawet w czasie pandemii koronawirusa Pan Bóg nie pozostawia nas samymi sobie. Oferuje nam to, co oferuje od wieków, na łąkach, na pastwiskach, w lasach i z tego należy korzystać. Właśnie Pan trochę przyniósł ziół, to jest... To jest rokitnik, to jest roślina, tak, podobno trochę do jarzębiny, tylko myślałem. To jest roślina, która robi teraz zdumiewającą karierę, proszę Ojca, proszę Państwa. To jest roślina, która jeszcze 30 lat nie była taka popularna. Ja pamiętam, jak pisałem kiedyś w Wiadomościach Zielarskich o tej roślinie, o zaletach leczniczych i odżywczych tej rośliny, to praktycznie ona tylko rosła, bo to jest krzew, w ogrodach i na skwerkach. A to teraz tak od niedawna odkryliśmy go? A teraz są całe plantacje i bardzo dobrze, ale to jest roślina, która oczywiście rośnie na Syberii. Dlaczego ludzie właśnie na Syberii bardzo rzadko chorują? Z powodu grypy, z powodu przeziębienia, ponieważ w ich apteczce domowej zawsze jest rokitnik. Czy to w postaci soku, czy to w postaci dżemu, czy to w postaci suszonej, czy to w postaci na przykład oleju. Zioło może być, ale też musimy wiedzieć, co z nim zrobić. O, bardzo wiele można zrobić właśnie w tej mojej książce Jak odzyskać zdrowie po COVID-19. Piszę o rokitniku, bo to jest roślina, która broni nas również przed wirusami i to jest udowodnione naukowo, ponieważ w rokitniku, w owocach rokitnika w ogóle odkryto ponad 190 związków takich bioaktywnych. To jest bardzo dużo. Samej witaminy C rokitnik, owoce rokitnika potrafią zgromadzić do 2000 mg w 100 gramach. To jest bardzo dużo. A dla porównania powiem, w cytrynie jest od 30 do 70 mg. Tu jest ogromne bogactwo. Poza tym mnóstwo kwasów fenolowych. Na przykład jest taki kwas galusowy, który blokuje enzym proteaza koronawirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19, który się nazywa fachowo 3CL-PRO albo M-PRO. To jest udowodnione naukowo. I o tym właśnie też piszę w takiej mojej książce, która ukazała się w ubiegłym roku, Apteka Natury, ma leki na wirusy. To są dosłownie informacje sprzed chwili, jak bronić się przed wirusami. Bo z całym szacunkiem do świata medycyny musimy powiedzieć, że w latach 70. opowiadał mi kiedyś taki znany profesor z Krakowa medycyny, była taka grupa ekspertów, która zasiadała przy Światowej Organizacji Zdrowia, która twierdzi... Zasiadała, to znaczy, że już dzisiaj nie zasiada. Nie, nie zasiada. Która twierdziła, że praktycznie powolutku już możemy zamykać księgę związaną ze zwalczaniem wirusów, bakterii, grzybów, no bo mamy antybiotyki, pewnie niebawem się pojawią jakieś inne leki przeciwwirusowe i co? Pojawił się wirus, który powoduje HIV, pojawił się wirus Ebola, a teraz mamy przeróżne koronawirusy, w tym ten koronawirus SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19, a przecież wiemy, że te wirusy się mutują. No i musimy mieć czujność wzmocnioną, bo jednak jeszcze przez parę lat na pewno nas wirusy nie odpuszczą, ale nie wolno bezradnie rozkładać rąk. Mamy do dyspozycji również to, co oferuje apteka Pana Boga, a ona oferuje bardzo dużo. I stąd właśnie ta książka. Panie Zbyszku, na zimę przygotowujemy się, tak nieraz myślimy, nasz układ odpornościowy, jak to zrobić, prawda? Bo jak się zabezpieczyć? Pan wspomniał o tych antybiotykach, yes, że to też może być takie
No, pytanie, czy jest to dobre, najlepsze rozwiązanie, czy nie można się w jakiś sposób wspierać? Co winniśmy robić? Bo jeżeli mamy tyle ziół, tyle nawet pana prac, można powiedzieć informacji, no tylko czy potrafimy, czy to nas zachęci odpowiednio do tego, żebyśmy chcieli ten układ odpornościowy wzmacniać, żebyśmy normalnie mogli funkcjonować? Jeśli mamy układ odpornościowy immunologiczny zdrowy, to praktycznie nie powinniśmy się bać ani bakterii, ani wirusów, ani grzybów, ale także nowotworów, bo często zapominamy, że układ odpornościowy broni nas również przed zmutowanymi komórkami, które mogą dać początek nowotworom. I o ten układ odpornościowy musimy dbać nieustannie. Dlaczego tyle zachorowań, chociażby z powodu COVID-19, było tak mało, na przykład latem? No bo układ odpornościowy mieliśmy bardzo sprawny, w miarę sprawny, natomiast teraz idzie jesień, jest zmiana pogody, wróciliśmy znów do dawnych nawyków. Często siedzimy w niewietrzonych pomieszczeniach, przyjmujemy przeróżne leki, które osłabiają układ odpornościowy, dlatego i tyle zachorowań. Ale o układ odpornościowy musimy dbać nieustannie. Tak, nieraz jest tak, że się obstawiamy suplementami różnego rodzaju. No pytanie, co jest dla nas lepsze i co w jakim czasie? Właśnie. Co by pan nam dzisiaj doradził, jakie mamy dziś może zagrożenia? Bo tak myślę, grypa, kaszel, jakieś chrypki, oczywiście, gorączka, i ten koronawirus, SARS-CoV-2. Tak jest. Na pierwszym miejscu, proszę państwa, poleciłbym jeżówkę purpurową. To jest Echinacea purpurea po łacinie. To jest roślina, która zrobiła też zdumiewającą karierę na całym świecie. Nawet na samym początku, kiedy pojawiała się kiedy ogłoszono pandemię koronawirusa, pojawiały się takie informacje nieprawdziwe, że nie kupujmy preparatów z jeżówką purpurową, bo one nie działają, bo one nie ma jakichś takich przekonujących wyników badań. Nic bardziej błędnego. Ja na potrzebę pisania książki właśnie tej Apteka Natury ma leki na wirusy zgłębiłem przynajmniej 200 przeróżnych wyników badań naukowych z całego świata, z których wynika jednoznacznie, że jeżówka purpurowa wzmacnia odporność. Czy pan nam dostarcza argumentów? A gdzie ją możemy zdobyć? Tak po prostu jest na wyciągnięcie ręki? Oczywiście. Bo tu pan mówi... to jest taka roślina, która ostatnio właśnie jest bardzo chętnie uprawiana właśnie w ogródkach, bo ona pięknie zdobi ogrody. Oczywiście stosuje się całą roślinę, a nawet ostatnie wyniki badań naukowych przekonują, że najwięcej tych substancji bioaktywnych, które wzmacniają układ odpornościowy, czyli stymulują te komórki odpornościowe, którymi dysponuje ten układ, jest zawarta w korzeniach. Okazuje się, że jeżówka purpurowa bardzo wzmacnia odporność, bo działa immunostymulująco, czyli pobudza układ odpornościowy, komórki odpornościowe, ale jednak trzeba się nią kurować z głową. I o tym właśnie w książce piszę. Właśnie, bo chciałem zapytać, żebyśmy z czymś też nie przesadzili, prawda? Właśnie, to jest bardzo ważne, bo my jak ulegamy tym wszystkim reklamom suplementów, które się pojawiają, między innymi z jeżówką purpurową, no to nawet tak się tak nie mówi, jak słyszymy o różnego stosować. Rodzaju, można powiedzieć, takich preparatach czy ziołach, to też na przykład pijemy przez 2 tygodnie i później jakaś tam przerwa, prawda? I znowu po jakimś czasie. I bardzo słuszna uwaga. I tak samo jest, proszę państwa, z jeżówką purpurową. I to wyjaśniam w książce. Wyniki badań naukowych wskazują wprost. Codziennie przez 10 dni, na przykład w postaci soku z jeżówki purpurowej, który możemy kupić w aptece, succus echinacea, albo na przykład w postaci naparu czy odwaru z ziela, czyli takiego właśnie sproszkowanego części nadziemnej sproszkowanych roślin, albo przez 20 dni co drugi dzień. Potem robimy przerwę, dlatego że co się okazuje, gdybyśmy przedawkowali stosowanie jeżówki purpurowej, to zamiast pobudzać odporność, możemy częściowo osłabić te komórki odpornościowe, hamować, osłabić, co nie jest wskazane. I to właśnie wyjaśniam w książce, dlatego że w reklamach tych suplementów o tym się nie mówi, a to jest bardzo istotne. No też pytanie, jak one współdziałają, czy reagują między sobą, prawda? Bo bierzemy na przykład takie zioło, zaczynamy spożywać, pytanie,
jak to połączyć z innym, prawda, czy w ogóle, czy je można je łączyć, czy osobno, to jest... bo nieraz jakieś mieszanki, prawda, też oczywiście ktoś nam proponuje. To jest bardzo istotne i zawsze też w książkach moich piszę, bo na przykład przeciętny Polak, tak jak wskazują statystyki medyczne, przyjmuje 5-6 różnych preparatów na raz. No i teraz interakcja. A jeśli my jeszcze dołożymy przeróżne zioła, suplementy, no to może być problem. Dlatego zawsze w książkach o tym piszę. Na przykład jeżówka purpurowa, jeśli się stosuje te preparaty z jeżówką purpurową, to nie powinno się stosować na przykład leków, które działają immunosupresyjnie, na przykład u ludzi po przeszczepach, bo grozi odrzuceniem przeszczepu. Oczywiście tych przeciwwskazań jest dużo więcej. Zawsze o tym w książce piszę. W ostatnim czasie pojawiają się też takie informacje, że nie powinno się preparatu z jeżówką purpurową podawać dzieciom poniżej 4 roku życia. Nie wiem dlaczego. Pojawiły się takie informacje właśnie w angielskich periodykach. Nie wiem dlaczego, bo niektórzy właśnie piszą na ulotkach, że można już u małych dzieci stosować, ale w ogóle zdania są podzielone co do wzmacniania odporności u dzieci, ponieważ część profesorów medycyny jest zdania, żeby jednak dzieci niektóre choroby przechorowały. Wtedy ich układ odpornościowy zapamiętuje tę broń, której używa przeciwko bakteriom czy wirusom. Nawet mówi się, że organizm dziecka powinien się zetknąć ze 100 różnymi szczepami bakterii czy wirusów, żeby mógł uzyskać taką odporność, jaką mieć powinien i żeby bronić w późniejszych latach to dziecko właśnie, ten układ odpornościowy jak najskuteczniej. I też, żeby go jakimiś preparatami, tak myślę, nie zaburzać. Oczywiście. Żebyśmy nabierali sami z siebie też. Ależ oczywiście. No, i... no ale dobrze, ale mamy na przykład te przeziębienia. Widzę, że pan ma też... Mój ulubiony imbir. Zresztą nie tylko na przeziębienie, nie tylko na grypę. Można przesadzić z imbirem, czy nie? Można, na przykład proszę ojca. Ale czy wolno, bo można przesadzić, ale czy wolno nam, czy powinniśmy, czy jest jakaś granica, prawda? Ja myślę, że jeśli ktoś stosuje na przykład imbir sproszkowany, bo taki jest najczęściej właśnie w handlu dostępny. Taką samą ma wartość jak taki świeży? Tak, oczywiście taką samą, tylko świeżego musimy zjeść, czy zastosować dużo więcej. Są oczywiście też preparaty z imbiru. Cały rok, czy w jakiś sposób ograniczony? Bo teraz ja mówimy, myślę, że taką kurację... zimowy czas, prawda, można się tak troszeczkę wzmacniać. Ja myślę, że 6 tygodni można stosować taką kurację, potem zrobić przerwę, a ojciec mówił, jakie są przeciwwskazania. Na przykład jeśli ktoś ma czynną chorobę żołądka czy dwunastnicy, nie powinien, dlatego że może wywołać na przykład stosowanie imbiru krwawienie. Jeśli się stosuje leki przeciwzakrzepowe, na przykład na bazie kwasu acetylosalicylowego, który jest teraz bardzo modny, który jest reklamowany w profilaktyce zawałów czy udarów, no to też nie może, dlatego że sam imbir też działa przeciwzakrzepowo. A jakbyśmy chcieli taką kurację 6-tygodniową, jak pan mówi, zaproponować rodzinie, tak? Cała rodzina, tak, prawda, tam trójka, czwórka dzieci. Mamy mama, tata, o może jeszcze babcia, dziadek, żyjemy razem, to jak sobie to możemy zaproponować? Jak to powinno wyglądać? No to ja proponuję, proszę państwa, na przykład taki świeży, obrany imbir zetrzeć. Do tego jeszcze zastosować czosnek, oczywiście polski. Jeszcze do tego przegotowana woda. Robimy takie winko, w cudzysłowie. I to stosujemy właśnie przez 6 tygodni. Przechowujemy to oczywiście w lodówce. Możemy sobie zrobić syrop i tu właśnie w tej książce... Proporcje jakieś do tego? Ja myślę, że 100 gramów takiego świeżego korzenia imbiru lekarskiego plus do tego jakieś 2-3 główki czosnku, oczywiście to wszystko musi być posiekane, to ma być zalane ciepłą, przegotowaną wodą. Ile tej wody? Ja myślę, że litr, nie więcej. Im takie bardziej to jest skondensowane, tym lepiej, dlatego że wtedy ten preparat, ten specyfik nam się też konserwuje, bo musimy to potem przechowywać w lodówce, oczywiście w wyparzonych słoiczkach. Musimy zachować sterylność, bo czasami jeśli tej sterylności nie zachowujemy, to może nam to sfermentować i potem sobie stosujemy na przykład po łyżce 5
6 razy dziennie, a zapobiegawczo ja myślę, że 3 łyżki, 2 łyżki dziennie nikomu nie zaszkodzą. Ja na przykład, proszę ojca, proszę... Na pszczo, czy po jakimś państwa, posiłku, jak pan... Po jedzeniu. Ja polecam, bardzo słuszna uwaga, dlatego że jeśli ktoś ma na przykład podrażnioną śluzówkę żołądka, a zastosuje czosnek z imbirem, no to może być uczucie takiego pieczenia w żołądku. Raczej po jedzeniu. Ale ja na przykład stosuję syrop z imbiru. To jest wspaniały specyfik. Są gotowe produkty, czy można sobie samemu zrobić? Jest do kupienia. Ja kupuję, ale można też samemu zrobić. Oczywiście taki starty imbir. Gotujemy tam około 10-15 minut. W tej książce mojej Apteka Natury, Maleki na wirusy podaje dokładny przepis. W niewielkiej ilości wody, na przykład 100 gramów takiego startego korzenia imbiru, zalewam 2 szklankami wody, gotuję to około 10-15 minut pod przykryciem w wymaliowanym garnku. Potem to odstawiam, aż to wystygnie. Potem się to odcedza. Dodaje się do tego miód. Miód najlepiej bym proponował spadziowy z drzew iglastych, albo lipowy, albo malinowy, albo nawłociowy, po to, żeby mniej więcej w takiej ilości, żeby to uzyskało taką konsystencję syropu, a ten miód dodajemy po to, żeby nam się to lepiej konserwowało. I potem to przechowujemy w lodówce i pijemy oczywiście z dobrze ciepłą wodą. Jeśli wracamy do domu na przykład zziębnięci, czujemy, że bierze nas przeziębienie, grypa, czy mamy jakieś tam pobolewania kręgosłupa czy stawów, takie bóle z przewiania, to oczywiście taki syrop jest nieoceniony. No to ładnie. No i jeszcze aloes. W każdym domu kiedyś był aloes. Na oknach naszych prababek. Można sobie uprawiać i odciąć kawałeczek. To jest właśnie aloe vera, aloes zwyczajny. To jest taki najbardziej popularny i taki najbardziej leczniczy, bo jeszcze mamy aloes drzewiasty, który jest bardziej taki pospolity w naszych domach. Możemy sobie zrobić na przykład taką miazgę z aloesu z miodem i stosować. I to jest nie tylko lek, który wzmacnia nasz układ odpornościowy, ale również to jest lek, który broni nas przed wirusami. Jest mnóstwo doniesień naukowych, które wskazują, że aloes broni także przed koronawirusem SARS-CoV-2 COVID-19. A jak się do tego wziąć, żeby sobie coś taki specyfik przygotować? Ja myślę, że taki, tu jest taki młody liść, ale te liście aloesu tego zwyczajnego są nawet takie bardziej rozbudowane. Nawet ostatnio widziałem w jednym z marketów. Można sobie kupić, jak ktoś nie ma w domu. Trzeba ściągnąć tę skórkę, bo według ostatnich doniesień, no w tej skórce są takie związki, które mogą czasami działać przeczyszczająco. Więc ja polecam, żeby tę skórkę jednak ostrym nożem albo żyletką zdjąć, pozbyć się jej i ten miąższ zmiksować albo w blenderze, albo w maszynce do mięsa. Dodać do tego miód. Mniej więcej w takiej proporcji, że na szklankę takiej miazgi dajemy mniej więcej 2 szklanki miodu i to przechowujemy w wyparzonych słoiczkach, stosujemy po łyżeczce 2-3 razy dziennie. Nie ma co przesadzać z tymi dawkami, dlatego że aloes podobnie jak jeżówka purpurowa. Jeśli byśmy przedawkowali, to może się okazać, że zamiast będziemy pobudzali ten układ odpornościowy, możemy częściowo hamować aktywność tych komórek odpornościowych, co nie jest wskazane. Drodzy Państwo, my mamy troszeczkę książek, będziemy się nimi dzieli. Pan Zbigniew powiedział, że kto zatelefonuje do nas, to jakąś pozycję książkową otrzyma. Zapraszamy więc do kontaktu. Może macie Państwo pytanie, bo my moglibyśmy z panem Zbyszkiem rozmawiać i rozmawiać przede mną z 5 czy nawet więcej książek. No, koło pana Zbigniewa również mam jeszcze trochę preparatów, to też może o nich za moment. Ja zapraszam słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. Słuchacze prosimy telefonować do studia telewizyjnego 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Mamy 2 telefony w naszej rodzinie. 536 600 300 i drugi 536 600 400.
i telefony dla słuchaczy, dla widzów telewizji Trwam z zagranicy. 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Tak przede mną książka Witaminy dla chłopaka i dziewczyny. Tak, mojej widzę, córki. Że, no właśnie, że nie tylko pan Zbyszek pisze książki, ale ja tu pokażę witaminy i rzeczywiście każda literka po kolei A. Kiedy chcesz, pomocą służę, bujnych włosów dać ci burzę i codziennie, bo tak trzeba, na świeżutkie kromki chleba. Kiedy zdrowe, jesz śniadanie, dużo masła smaruj na nie, aby rosnąć hen do nieba. No więc bardzo sympatyczne. Drodzy Państwo, zobaczcie. Więc to też może być taki upominek. Tak, oczywiście i na gwiazdkę, i na cały rok, bo o zdrowie trzeba dbać od młodych lat, a przede wszystkim... Ale mamy nadzieję, że to będą dobre telefony z jakimś pytaniem, nie tylko z pozdrowieniem. Bardzo proszę, Telewizja Trwami, Radio Maryja. Halo, halo? Halo. Witamy serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Bardzo serdecznie witam ojca prowadzącego, ojca Grzegorza oraz pana Zbigniewa. I ja mam takie pytanie, ponieważ jestem pani po COVID-zie, który przeszłam w marcu i zostały mi takie duszności. Co ewentualnie pan Zbigniew mógłby polecić? To jest pierwsze pytanie. A wie pani co, pani Lidio? Bo jak tak się... mamy, która ma bardzo delikatną skórę na nogach, ponieważ przyjmuje leki przeciwzakrzepowe i w tej chwili ma po prostu rozbitą tą nogę. Tą nogę wyleczyć. Co ewentualnie pan Zbigniew mógłby polecić, żeby ta rana się mogła dobrze goić? Bo stosujemy różne opatrunki, równe ze srebrem, ale no, nie daje to jakiegoś oczekiwanego efektu. Czy coś chcemy dopytać? Czy zaczynamy od duszności, czy od tej trudno gojącej się rany? Pani Lidii nie ma może już? To może powiemy. Ja myślę, że na te wszystkie rany przeróżnego rodzaju... Rana ranie nierówna. No nierówna. Właśnie nie dopytaliśmy, jaka to jest rana, bo to może być owrzodzenie żylakowate. Może to być rana jakaś związana na przykład z niedokrwieniem, z cukrzycą. Może być stopa cukrzycowa. Ale tak czy tak, na szybko mogę polecić propolis. Nalewka z propolisu naprawdę jest pomocna. Poza tym można sobie... różne, bo tam różne. Jest ile procent, tak, żeby było bezpiecznie właśnie dla nas? Prawo w tej chwili no, nie bardzo zezwala na to, żeby były te wyciągi takie, które by miały więcej procent. Jest albo 7-procentowy propolis, mikstura, albo 10, ale częściej możemy kupić 7. To są kropelki, ale... czy to są maś? Kropelki, tak, to jest wyciąg alkoholowy, który oczywiście bardzo właśnie dobrze działa nie tylko na te wszystkie owrzodzenia żylakowate, trudno gojące się rany, także takie troficzne, czyli o podłożu takim niedokrwienia, o podłożu właśnie zaawansowanej miażdżycy, na przykład. Najczęściej takie rany są zlokalizowane w kończynach dolnych. No to właśnie albo w ale tak postaci patrzę, nalewki. Ale taki dozownik, że co, moglibyśmy ale to można to oczywiście, stosować? Bo to też wewnętrznie, przy infekcjach gardła. Ale oczywiście można też stosować zewnętrznie, ale można też kupić maść z propolisu, która jest też nieoceniona w takich przypadkach. Można oczywiście kupić również olej z rokitnika, który ma też oczywiście działanie udowodnione właśnie takie gojące. W starej medycynie właśnie rosyjskiej jest bardzo ten olej ceniony. Nawet rany popromienne swego czasu leczono właśnie tym olejem. Także, a duszności? A jeśli chodzi o duszności, ja myślę, że to były duszności chyba, bo tak zrozumiałem, pani przechodziła COVID. Możliwe, że tak, że po chorobie, tak? Tak, to jest moja książka Jak odzyskać zdrowie po COVID-19, gdzie właśnie dusznością, kłopotom z odtuszaniem, kaszlem takim uporczywym poświęciłem cały rozdział. I tutaj na przykład polecam tymianek i doglendę, grindelia. To jest taka roślina, która dopiero nie tak dawno została wprowadzona do aptek i do sklepów, ale bardzo pomaga właśnie przy kłopotach z odkrztuszaniem, przy uporczywym kaszlu, przy duszności, także po przebyciu COVID-19, bo musimy powiedzieć, że tych powikłań po COVID-zie
naprawdę jest bardzo dużo. Szczególnie niepokoją te powikłania właśnie takie neurologiczne, bo no jednak to niedotlenienie mózgu wskutek zapalenia płuc ostrego, no często prowadzi do nieodwracalnych zmian. Ale nie można bezradnie rozkładać rąk, bo w tej książce mojej Jak odzyskać zdrowie po COVID-19 też polecam przeróżne specyfiki z apteki Pana Boga, na przykład gotukole, czyli wąkrotę azjatycką, czy pyłek kwiatowy, o którym na pewno będziemy jeszcze mówić w radiu, bo to jest takie antidotum dla wszystkich. Dziękuję. Radio Maryja, Telewizja Trwam, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Nazywam się Łukasz, dzwonię z Krodziska Mazowieckiego. Tak się przysłuchiwałem a propos propolisu, to pamiętam, moja babcia zawsze miała w apteczce maść propolisową i taki specyficzny zapach, to tak tylko chciałem powiedzieć, że to pamiętam. A propos jeszcze gojenia ran, czy poleciłby pan żyworódkę na gojenie ran? Oczywiście. A pytanie też, jakie rany, panie Łukaszu? Właśnie. No, rany skórne, tak? Rany, jakieś nacięcia, jakieś skaleczenia. Oczywiście otarcia. Żyworódka. Żyworódka w ostatnim czasie też jest bardzo modna w leczeniu, z tym, że jednak ja nawet... Modna czy skuteczna? Modna, właśnie, skuteczna. A skuteczna też, ale właśnie, nie wewnętrznie, tylko zewnętrznie. Ludzie właśnie często stosowali żyworódkę w postaci specyfików domowych wewnętrznie, a ja rok temu miałem w telewizji publicznej też program o żyworódce i dotarłem do takich informacji, że jednak żyworódki teraz wewnętrznie się nie poleca, ponieważ zawiera takie związki, które mogą działać hepatotoksycznie, czyli w dużych dawkach, przez długi czas, mogą szkodzić na przykład komórkom wątrobowym. Czyli ale my mówimy o takim umiarze. Umiarze, ale zewnętrznie jak najbardziej można żyworódkę, ale przy ranach, trudno gojących się ranach, no to jeszcze też polecam aloes. To jest takie SOS, kiedy się skaleczymy, kiedy mamy jakieś trudno gojące się rany, kiedy mamy poparzenia jakieś, czy to słoneczne, czy takie termiczne. To jest taka roślina, którą powinniśmy mieć w każdym domu, bo ona się przydaje i przy wzmacnianiu odporności, i do pielęgnacji urody, i jak włosy wypadają. No trudno aloes jest przecenić. Dobrze wiedziały o tym nasze prababki, bo zawsze na parapetach okiennych miały przeróżne gatunki aloesu. Dziękuję. Mamy telefon, proszę bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Kto z drugiej strony? Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Ja bym miała taką prośbę, chciałabym od pana Zbyszka książkę jakąś, tak żeby poczytać sobie właśnie o tej odporności, bo z tą odpornością tak... To dostanie książka. Pani książkę, tylko trzeba się... Pani Anna i pytanie jakieś zadać nam, to wtedy właśnie. Może być to zaliczone. Że książka pójdzie do pani. O odporności, tak? Tak, tak. Ja sobie napiszę Anna, żeby nam nie umknęło, o odporności. Pan Zbyszek pomyśli, a teraz tak jest. Pytanie pani. Pytanie i ja już mam książkę, nawet dwie. Pani Aniu, pytanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I ja mam takie pytanie. Halo? Jesteśmy. Pani nie słucha radia czy telewizora? Ja mam tą odporność, bo z tą odpornością jest teraz naprawdę bardzo ciężko. Wszystko, co jemy, pijemy, jest zatrute. Nawet woda, jedzenie i tak dalej. I to też nam szkodzi. I jeszcze może panu Zbyszkowi coś takiego powiem. Ja w ubiegłym miesiącu właśnie miałam do czynienia z maścią propolicową, po której dostałam tak straszne uczulenie, że miesiąc czasu się leczyłam. A co tak, jak ją pani używała? Może... Maść propolisowa. No tak, ale na jakie jest schorzenie, czy na jakąś ranę? Tak, czy... na ranę. No, ponieważ ja cierpię na cukrzycę, także że mam takie problemy i chciałam sobie właśnie wyleczyć tą maścią. No niestety, zrobiłam sobie jeszcze gorzej i cierpiałam ogromne męki.
niecały procent społeczeństwa jest uczulona na propolis i produkty pszczele. Nawet 0,84, tak się podaje w literaturze. No akurat pani jest uczulona, ale ja myślę, że jakby pani miała kłopoty właśnie ze skórą czy z jakimiś ranami trudno gojącymi, to proszę sięgnąć po olej z rokitnika. On naprawdę pomaga. Czy na przykład aloes. Natomiast ja bym pani polecił książkę Naturalne kuracje w przeziębieniu i grypie, i jeszcze książkę Sprawdzone sposoby na wzmocnienie odporności, którą pan wydała Fundacja tutaj? Nasza Przyszłość. O, to jest ta pierwsza, proszę ojca. O, tak, ja pokażę czyli państwu. Tak jest. Bestseller nawet napisano Zbigniew tak Nowak. Sprawdzone sposoby na wzmocnienie i odporność. Tak wygląda książeczka, nieduża. Jest troszeczkę tutaj tych, rady do zapamiętania. Iście. I rośliny lecznicze, które pobudzają się odporności organizmu. Jest o tej jeżówce, o aloesie, jest rzęszeń, babka lancetowa, nagietek lekarski, mniszek lekarski, pokrzywa zwyczajna. I pyłek kwiatowy. Bezczarny, tak. Zdrowie podane na talerzu, wiosenne eliksiry, dobroczynny pyłek kwiatowy, to o tym pan wspomina. Pani Aniu, bardzo dziękujemy. A co z tym pyłkiem kwiatowym? A pyłek kwiatowy, proszę ojca, proszę państwa, zawiera ponad 470 związków sprzyjających zdrowiu. A ktoś z czego kiedyś on jest? Bo tak mówiłem, pyłek. No to pyłek, on jest zbierany z kwiatów przez pszczoły, znoszony do ula, bo to jest źródło białka. To podbieramy pszczołom? No podbieramy. Oczywiście doświadczony, mądry pszczelarz nie odbiera wszystkiego pyłku, bo to jest źródło białka dla rodziny pszczelej. Ale to jest esencja zdrowia. Ja w tej książce mojej Jak odzyskać zdrowie po COVID-19 polecam ozdrowieńcom, dlatego że mnogość tych związków, które są zawarte w pyłku, a tam jest mnóstwo aminokwasów i tych egzogennych, i tych endogennych, wszystkie minerały, wszystkie wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Wszystko to, co jest potrzebne do zdrowia. Jeśli my wprowadzimy pyłek do kuracji, to na pewno organizm zareaguje tym, że uruchomi takie mechanizmy naprawcze, które bardzo szybko, w miarę szybko zregenerują organizm, nie tylko po COVID-19, ale ze wszystkich schorzeń. Zresztą pewien noblista kiedyś powiedział, że jeśli pyłek kwiatowy przed człowiekiem odkryje wszystkie swoje tajemnice, to znaczy wszystkie składniki, to będzie wielki dzień dla ludzkości. Na dzień dzisiejszy to jest 470 związków. Ja nie znam drugiego takiego produktu naturalnego, który by miał tyle przeróżnych związków bioaktywnych. Czego tam nie ma? Właśnie wyliczankę byśmy robili do północy. Wszystko, co najlepsze dla zdrowia. Pan mówił o tych witaminach. Od 9 do 31 ważnych dla zdrowia kwasów tłuszczowych. Jest informacja, przywraca utracone siły, jak stosować pyłek kwiatowy i nawet o miodzie, miód z pyłkiem wzmocnienie organizmu, składniki, przygotowanie tego preparatu i mamy stosowanie i pożytek dla zdrowia. I proszę ojca, i potem jeszcze robią pszczoły, pracowite pszczoły. Ja zawsze mówię, tak, pszczoły robią. Nie dość, że waroza je atakuje, to jeszcze my je podbieramy. Z pyłku produkują pierzgę. To jest taki super produkt. Pszczoły, ja nazywam pszczoły profesorami medycyny. Na biurku mam właśnie w kopercie, chyba to jest pierzga, tak szukałem, co ja mam w tej kopercie. Pierzga to jest taki super produkt. Ktoś pszczoły właśnie mieszają ten pyłek kwiatowy ze śliną, z miodem, ubijają łebkami w plastrach, zasklepiają to woskiem i w tych warunkach przy udziale pewnych bakterii kwasu mlekowego tworzy się pierzga. Po to, żeby z tego pyłku kwiatowego wydobyć te najlepsze dla związki. Nas, bo tak pan mówi, te najlepsze związki dla nas, zastosowanie dla jakich spraw, dla jakich celów? Pyłek regeneruje cały organizm, od stóp do głów. Pyłek kwiatowy przedłuża życie, dlatego że ta mnogość tych wszystkich aminokwasów, które są potrzebne organizmowi, a szczególnie na przykład argininy, czy tryptofanu, na przykład tryptofan to jest taki aminokwas, którego tworzy się serotonina, hormon szczęścia. Tyle ludzi zmaga się z depresją, z wahaniem nastroju. No a ja polecam wtedy pyłek kwiatowy, dlatego że jeśli my dostarczymy do organizmu
tego tryptofanu tyle, ile trzeba, no to jest szansa, że i będzie się nam tworzyła serotonina. Ważny neuroprzekaźnik, który decyduje o naszym nastroju. A jak często? Ile tego zażyć? Jaki czas, okres? W postaci na przykład kapsułek. Mhm. Ja na przykład osobiście stosuję dziennie około 6 kapsułek. Czyli te, które są wyłamane, tak, to jest, już pan zjadł. Tak, to oczywiście. Tak, to jest właśnie przyjechało z mojego domu, bo to jest właśnie taka kuracja. A jeśli chodzi o propolis, no to oczywiście propolis stosuję. Jeśli mam jakieś problemy skórne, rzadko mam to, takie problemy, ale na przykład na opryszczkę. To jest naprawdę cudowny antidotum. Nie, stres jakiś tutaj się coś tam wyrzuci, tak jest. To tym wystarczy, tak? Oczywiście. Jest jeszcze propolis z jodyną, który ma jeszcze spotęgowane działanie antybiotyczne, właśnie jest jeszcze jodyną, ale stosuję też wewnętrznie. Na przykład jeśli czuję, że bierze mnie przeziębienie, grypa, no to łyżeczkę takiej nalewki propolisowej na łyżkę miodu, na przykład gryczanego czy spadziowego z drzew iglastych, i praktycznie żadna infekcja nie ma szans. Dziękuję. Prosimy, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Roman z Mazowieckiego. Witam gościa i ojca. Dziękujemy. Mam takie sprawy, bo chodzi o płytki. Ja mam słabe płytki. Płytki, no niskie płytki. Czy są jakieś ziółka na ten temat? To jest raz. Druga sprawa, jeszcze mam propolis, to znaczy kit pszczeli. Czy to jest to samo co propolis? I chciałbym spytać, bo ja brałem już w zeszłym roku, już braliśmy, i pan doktor mówił, że jeżeli to się rozpuszcza w spirytusie, że potem mówił, że dla starszych osób to coś tam się inaczej, bo to się zamula czy coś. Tam ileś tam było rozcieńczenie. Mamy z pana przepisu, z pana książki. Tylko gdzieś żeśmy słyszeli, chyba nawet pan mówił, że, tak, to, tak. Że tam się jakoś tam robi, żeby nie było tego osadu. Tak. I to jeszcze, co jest lepsze? Czy ten kit to jest to samo co propolis? I teraz ta pierzga. Co jest lepsze i na co jest? Na przykład kit pszczeli i to właśnie ta książka, co tutaj widzimy, to jest ta, co pan ma, to my to mamy. No właśnie, tu jest przepis na nalewkę. Panie Romanie, ja też mam powiedzieć, a kto powiedział panu i na jakiej podstawie ta informacja, że ma pan niskie płytki? Bo ja mam badanie robione i mam niskie płytki. Fakt, że one się trzymają, ale czy coś jest takiego, żeby to wzmocnić? Pyłek kwiatowy i pierzga, proszę dziękuję pana. Dziękuję, panie Romanie, pozdrowić małżonkę. A ja pan, mam a... książkę. Jaką książkę? No może... może. Zapisaliśmy, więc jakąś książkę jak sobie zapiszę. Jak ma pan antybiotyki z apteki Pana Boga, no to może damy książkę Apteka Natury ma leki na wirusy. Może być? To jest nowość. Panie Romanie? A ta druga jest... może być. Apteka Natury ma leki na wirusy, bo ja zrozumiałem, że pan antybiotyki z apteki Pana Boga już książkę ma moją. Tak, mamy tam ze dwie takie książki. No to tu jest właśnie przepis na miód z propolisem i na nalewkę z propolisem. Już ja odpowiadam. Propolis i kit pszczeli to samo. Jeśli chodzi o płytkowość, to ja bym polecił tak ad hoc, na szybko. Oczywiście pyłek kwiatowy, ale oczywiście proszę to skonsultować z lekarzem, dlatego że o jakim podłożu jest to schorzenie. Ja tak na szybko nie mogę panu tutaj nic poradzić, ale oczywiście pyłek kwiatowy na pewno panu nie zaszkodzi. Oczywiście propolis to nie to samo co pyłek kwiatowy i pierzga. Propolis ma bardziej takie działanie antybiotyczne, czyli niszczy bakterie, wirusy, ułatwia gojenie. Natomiast działanie wzmacniające ma pyłek kwiatowy i pierzga. I w zasadzie pyłek kwiatowy i propolis również wzmacniają układ odpornościowy. To jest udowodnione naukowo. Także proponuję poczytać na ten temat, bo tak w dwóch słowach no praktycznie trudno jest zawrzeć całą mądrość, jak działa pyłek kwiatowy. A tak samo reaguje kwiatowy. Organizm kobiety i mężczyzny? Czy są identycznie, jakieś... identycznie. Tylko można by było powiedzieć, że dawkowanie czasami trzeba zmienić, jeśli chodzi o wagę ciała. Natomiast jeśli chodzi o płeć, no to tutaj medycyna tego nie rozróżnia. No i oczywiście, jeśli się sięga czy to po preparaty ziołowe, czy to po preparaty pszczele, trzeba czytać
ulotkę tych preparatów syntetycznych, bo często tam właśnie są informacje, z czym nie łączyć. Zresztą zawsze też piszę w moich książkach o interakcjach. Jeśli się na przykład stosuje propolis, no to nie powinno się moim zdaniem stosować leków przeciwzakrzepowych na bazie na przykład kwasu acetylosalicylowego, który jest bardzo modny ostatnio, albo z warfaryną, dlatego że sam propolis działa przeciwzakrzepowo, a jeśli my jeszcze dołożymy przeciwzakrzepowe działanie tych leków, no to może dojść na przykład do krwawienia wewnętrznego. Jeśli ktoś na przykład wybiera się na zabieg chirurgiczny, no to też nie powinien stosować nawet czosnku przed takim zabiegiem. Często lekarze ostrzegają, żeby takich właśnie kuracji nie prowadzić, bo to na przykład prowadzi do różnych powikłań potem po zabiegu chirurgicznym. Ale oczywiście zawsze o takich przeciwwskazaniach w książkach moich staram się pisać. Chociaż interakcje leków to jest bardzo poważny problem medycyny. Nie da się wszystkiego wyjaśnić. Trzeba takiej roztropności, tak, prawda, jest, we wszystkim. I konsultacji. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Moje imię Alina. Witam ojca i gościa. Ja mam takie krótkie pytanie. Tak. Jeżeli ja używam leki na wysokie ciśnienie, trochę tam podwyższone, na cholesterol i troszkę też podwyższone tętno. Biorę systematycznie te leki. Czy ja mogłabym brać zioła, które są uodparniające? Zależy jakie. Mogę to brać równocześnie, to plus to. Zależy jakie tutaj pan zależy jakie, proszę pani, bo tych ziół, przeróżnych produktów pszczelich, które wzmacniają układ odpornościowy, jest naprawdę bardzo dużo. Zresztą jak pani zobaczy, to są dosyć grube książki i tu jest właśnie o takich właśnie problemach. Natomiast te preparaty, które pani stosuje na nadciśnienie na przykład, ja myślę, że nie powinny kolidować, ale zawsze niech pani czyta dokładnie ulotkę. I niech zawsze pani, jeśli pani nabędzie moją książkę, jedną, czy drugą, czy trzecią, niech pani też wczyta się, bo ja zawsze przy każdej roślinie piszę również o przeciwwskazaniach. To, co... Czyli tak można być otwartym tekstem pan, oczywiście, tak? Dlatego że no nie każdy to robi, bo to jest trudny problem medycyny. W ogóle interakcje leków to jest bardzo trudny problem, nie do pogodzenia, ponieważ w lekospisie mamy 17 tysięcy przeróżnych specyfików syntetycznych. Nie sposób jest dokładnie określić, jak dany specyfik z drugim specyfikiem zadziała. A jeśli my jeszcze dołożymy do tego zioła, czy jakieś suplementy, które są reklamowane... To co możemy tutaj pani Alinie podpowiedzieć? Ja myślę, że jeśli pani zastosuje kurację czosnkiem, to na pewno będzie pani z takiej kuracji zadowolona. Chociaż już widzę pani minę, może nawet, że no jak się tym czosnkiem kurować, żeby nie było tego nieprzyjemnego zapachu, bo często właśnie, czy to na spotkaniach autorskich... A to podobno to nie nasz problem. Tylko... No właśnie nie nasz problem, tylko ludzi, którzy nas otaczają. No ale to trochę, ja wtedy... trochę się chyba należy przejmować. No prawda? Trzeba się przejmować, bo... Jest w Egipcie takie stare powiedzenie. Trzech rzeczy się nie ukryje. Miłości, wielbłąda i zapachu czosnku. No ale coś za coś. No to jest właśnie jedyny taki lek, który no jest... A można przesadzić z czosnkiem? Można, czy? Oczywiście, że ale można. Ale nie należy. Nie należy, dlatego że on też działa przeciwzakrzepowo. I jeśli na przykład ktoś stosuje leki przeciwzakrzepowe, no to nie powinien. Nie powinien też się kurować czosnkiem ten, który przyjmuje leki na bazie paracetamolu. Też nie, dlatego że czosnek wchodzi w interakcję właśnie z tym preparatem, no co może dać różne skutki, bardzo takie opłakane w skutkach. No ale właśnie jeśli ktoś by się obawiał tego zapachu, nazwijmy go nieprzyjemnym, po zjedzeniu czosnku, w kapsułce. No to specyfik w kapsułce, który się nazywa macerat czosnkowy. Dodatkowo jeszcze olej z nasion wiesiołka, który ma też bardzo wiele zalet leczniczych i plus do tego właśnie taki wyciskany czosnek, polski czosnek i to bardzo pomaga. To sobie na przykład taką kapsułkę na przykład możemy dodawać do surówki, do sałatki. Możemy też wyssać zawartość tego. A wyssać, a całą połknąć, żeby tego... Nie, to jest, tu są 3 gramy. To jest troszeczkę taka kapsułka, która by... No,
No, czyli raczej do jakiegoś użytku, za dużo, żeby nie wziąć, tak? Tak. I właśnie to jeszcze jest tutaj, że to jest kapsułka, gdzie nie ma dostępu tlenu, bo wiele tych wszystkich olejów, które zawierają wielonienasycone kwasy tłuszczowe, oferuje nam się w butelkach. Ale to nie jest dobra forma, pod warunkiem, że my ten olej zużyjemy w ciągu 3 tygodni od wytłoczenia, bo te wielonienasycone kwasy tłuszczowe szybko się utleniają, a te produkty utleniania, te izomery są bardzo, bardzo szkodliwe, nawet prowadzą do nowotworów. Trzeba o tym pamiętać. Dlatego jeśli się kurujemy jakimiś olejami, to tylko polecam w kapsułkach. No chyba, że w butelkach, ale jeśli mamy pewność, że ten olej był wytłoczony nie później jak 3 tygodnie temu. Bo nawet jeśli się go przechowuje w lodówce, w szczelnej butelce, były badania prowadzone, że takie oleje były przechowywane w próżni i tak te wielonienasycone kwasy tłuszczowe się utleniały. A nie jest tak, że dopiero liczymy czas od otwarcia? Nie, właśnie nie. Były nawet takie badania prowadzone, gdzie mówię właśnie, były nawet w próżni takie oleje przechowywane i to też nic nie dawało. One się utleniały. Dlatego najlepszą formą przyjmowania każdego oleju, który zawiera wielonienasycone kwasy tłuszczowe, czyli oleju z nasion wiesiołka, oleju lnianego, konopnego i innych, to jest najlepsza forma przyjmowania. Czy wtedy mamy kapsułkę pewność, do białego sera rozmieszać? Tak jest, sobie, czy tak? Do sałatki, czy do surówki, czy na przykład na chlebek taki razowy. Dziękuję. Prosimy, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Że ja, Helena z Oławy, koło Wrocławia, miałam ciężką miażdżycę, bo miałam zatkane tętnice i mam wstawiany bypass. No i poza tym rok temu przeszłam tego koronawirusa też ciężko, prawie 4 tygodnie chorowałam. Mówię, że mam, zostały mi jakieś zmiany w płucach, może teraz już się to troszkę unormowało, no ale... No i poza tym to mam jeszcze właśnie też jakieś tam w gardle mi coś tam... Taka chrypka, tak słyszymy, też, tak. Że problemy z gardłem. Chciałam spytać właśnie, bo biorę te leki takie na przeciwmiażdżycy, na nadciśnienie. Czy ja mogę używać takich rzeczy jak na pyłek, czy tego typu właśnie propolis, czy coś? Albo co ja mogę używać, prawda, biorąc jeszcze takie leki? Pyłek na pewno, pyłku na pewno pani nie przedawkuje, nawet stosując te leki, o których pani mówi. Z propolisem ja myślę, że też nie, no chyba, że pani stosuje te leki przeciwzakrzepowe, chociaż, no jeśli pani stosuje też leki na nadciśnienie, no to musimy powiedzieć, że propolis też obniża ciśnienie mniej więcej o 20%. Jeśli pani zastosuje propolis i na przykład te leki, które pani stosuje na co dzień, te hipotensyjne, czyli obniżające ciśnienie krwi, no to może dojść do gwałtownego spadku ciśnienia. Trzeba to ciśnienie kontrolować. Nie zawsze może tak być, ale warto zwrócić na to uwagę. Czyli może pani stosować na pewno pyłek z propolisem. Proszę uważać, jeśli chodzi o te dolegliwości po COVID-zie, to myślę, że obdarujemy panią książką Jak odzyskać zdrowie po COVID-19, gdzie będzie pani miała o wszystkich powikłaniach tych, które towarzyszą właśnie ozdrowieńcom po COVID-19, a więc i problemem, tu jest dużo informacji właśnie dla osób, dla ozdrowieńców, które mają na przykład problemy z sercem, z kołataniem serca, z utratą węchu i smaku, czy z kłopotami w oddychaniu, z kaszlem uporczywym, czy też z mgłą mózgową. To jest też poważny problem medycyny. Mgła mózgowa, kłopoty z koncentracją, stany depresyjne, stany lękowe, bezsenność. To są takie powikłania, na które często właśnie uskarżają się ludzie po przebyciu COVID-19. Ale oczywiście otworem stoi apteka Pana Boga, tylko trzeba do tego wiedzy. Dziękuję. Myślę, że panią obdarujemy tą książką Jak odzyskać zdrowie po COVID-19. Myślę, że będzie pani miała taką lekturę, która pani pomoże powrócić do zdrowia, czego pani serdecznie życzymy. Dziękuję. Prosimy, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bogusława z Podkarpacia. Prosimy.
Ja chciałam zapytać o coś na Helicobacter pylori i drugie pytanie, czy można czymś zastąpić leki psychotropowe? Właśnie, proszę pani, zależy... A dlaczego nam ktoś je zastosował? No właśnie, bo to jest istotne pytanie. No chodzi o schizofrenię. O, właśnie, proszę pani, schizofrenia to jest choroba, którą leczy psychiatra. Oczywiście są takie leki z apteki Pana Boga, które mogą wspomagać leczenie, szczególnie w ciągu 5 pierwszych lat od stwierdzenia choroby, na przykład olej z nasion wiesiołka. To mogę powiedzieć, że zgłębiałem kiedyś takie wyniki badań naukowych, że olej z nasion wiesiołka stosowany w pierwszych 5 latach od stwierdzenia schizofrenii, szczególnie u dzieci i u młodzieży, może dawać lepszy komfort życia. Poza tym w ostatnim czasie jest też taka modna roślina o nazwie ashwagandha, to jest witania ospała. To jest też modna, taka... Modna, a skuteczna? Skuteczna. Ty przepraszam, że tak się... Bardzo dobrze, proszę ojca, bardzo dobrze, bo, zawsze, bo moda są jest niektóre modą, rzeczy a... modne, a nie skuteczne, na które wydajemy wielkie pieniądze, a one po prostu nic nie dają dla zdrowia. Więc ashwagandha, witania ospała, też jest bardzo dobra. I ja bym polecał dla pani również olej lniany. Koniecznie, dlatego że tam jest kwas alfa-linolenowy, który jest bardzo potrzebny naszym komórkom mózgowym, jakby go neuronom. Pan używał, czy jak zalecił używanie? Mniej więcej 3 gramy dziennie, w zależności od tego, w jakim kto jest wieku, jeśli to jest osoba dorosła, to ja myślę, że 3 gramy tak dziennie, rzeczce, czyli czy na przykład, do czegoś? To jest mniej więcej zawartość tej kapsułki. Tu, jest, tu są 3 gramy, tu są 3 gramy i najlepiej oczywiście w kapsułkach, na przykład tak jak ojciec powiedział, z twarożkiem, czy na chlebek, czy do surówki. Właśnie chciałem powiedzieć, że ten kwas alfa-linolenowy, który jest zawarty między innymi w oleju lnianym w dużej ilości, jest bardzo potrzebny do tworzenia się takiego kwasu EPA i DHA, bez którego nie mogą funkcjonować nasze neurony, czyli komórki nerwowe. To jest bardzo ważne, dlatego że jeśli ktoś ma dietę ubogą w ryby, no to często jest deficyt w organizmie tych kwasów. No i wtedy właśnie musimy ratować się tym kwasem alfa-linolenowym, który jest między innymi w oleju lnianym, ale jest również w oleju z orzechów włoskich. To jest też bardzo dobry taki olej, bardzo smaczny, taki właśnie łagodny w smaku, którego ja też często używam, dodaję do surówek, do sałatek. Także polecam pani oczywiście te środki. A spożywanie orzechów, tak zapytam? Też oczywiście, byle nie były spleśniałe i nierozdrobnione. Dlatego, że te wielonienasycone kwasy tłuszczowe, jak my kupujemy takie rozdrobnione już orzechy czy zmielone i one leżą gdzieś tam w sklepie bardzo długo, no to to nie jest wskazane, dlatego że one się... Te kwasy utleniają, a te produkty właśnie utleniania są bardzo szkodliwe. A olej lniany też w takich kapsułkach? Czy... O, tylko, proszę ojca, tylko... Czyli pan jest przekonany i... Jestem przekonany, dlatego że w ostatnim czasie oczywiście ja wiem, że się narażam producentom, którzy oferują w butelkach przeróżne oleje. Ktoś by powiedział, że no, w butelce kupujemy sobie tam z pół litra, prawda? Tak, a tutaj... kupujemy, ale... Na naszych oczach, powiedzmy, jest taki olej wytłoczony, wykorzystujemy go w ciągu 3 tygodni. Potem, no niestety, on traci właściwości, a nawet szkodzi. Nawet szkodzi. Nawet jeśli go przechowujemy w lodówce, w szkle takim ciemnym. Z każdym olejem tak jest? Nie. Z każdym, który zawiera wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Jedynie właśnie nie utleniają się te kwasy w oleju rzepakowym, ekologicznym, takim mętnym. No to tamte kwasy są bardziej takie stabilne chemicznie, ale to z uwagi na to, że w tych właśnie olejach jest dużo takich polifenoli, które właśnie przed tym utlenianiem bronią. To samo dotyczy na przykład oleju z rokitnika. W tym oleju jest bardzo dużo karotenoidów, które też bronią właśnie przed utlenianiem się tych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. No ale tych olejów, które właśnie są odporne na to utlenianie, jest bardzo mało. No tu
na pierwszym miejscu stawia się olej rzepakowy, ale taki ekologiczny, mętny, nie taki, który my kupujemy w plastikowych butelkach w sklepach, no bo takie oleje, no to raczej przydatność ich taka prozdrowotna jest znikoma. O tych wszystkich sprawach, kochani, tak jak widzimy, pokazujemy różnego rodzaju książki w Fundacji Nasza Przyszłość. W Splendorze 24 można takie informacje też tak ku podpowiedzi, ku temu, żeby Państwo też się może odnaleźli. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Prosimy. Halo, tu jest Eryk z Niemiec. Witamy. Szczęść Boże księdzu i gościowi. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja mam tylko jedno pytanie. Ja mam reumatyzm. Kręci mnie, połamie mnie na wszystkie strony, że już aż przykro mówić, jak wyglądam, jak to wszystko się dzieje. Czy jest możliwość ziołami troszkę się podleczyć, bo te tabletki, które ja tu dostaję, to jest jedna katastrofa. A mówią, czy dlaczego nie... pan ma reumatyzm, panie Eryku? Nie, właśnie nie mówią, nie mówią dlaczego, nic nie mówią. 9 milionów Polaków dziękuję bardzo. Cierpi wszystkiego na... dobrego. Reumatoidalne zapalenie stawów, choroba bardzo powszechna, ale oczywiście można się ziołami. Apteka Pana Boga oferuje nam na przykład imbir lekarski, który ma udowodnione działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne. Oczywiście imbir polecam, tak jak wcześniej mówiłem, czy to w postaci syropu, czy to w postaci z tego specyfiku z czosnkiem, czy to w postaci na przykład sproszkowanej. Są nawet przeróżne preparaty w kapsułkach, które zawierają wyciąg z imbiru lekarskiego, dlatego że imbir lekarski działa przeciwzapalnie, ale oczywiście przy reumatyzmie propolis również, dlatego że to jest taki specyfik, który też działa przeciwzapalnie. A wszystko zaczyna się, ten nasz reumatyzm, bo to jest takie określenie mało fachowe, my mówimy reumatyzm, ale pod postacią reumatyzmu to się kryje ponad 100 różnych jednostek chorobowych. Mówi się częściej reumatoidalne zapalenie stawów, ale wszystkie te dolegliwości wiążą się ze stanem zapalnym przewlekłym w organizmie, który jest skumulowany właśnie w stawach, który powoduje właśnie deformację, jeśli my nic z tym nie robimy. I tu właśnie polecam i propolis, i imbir, i kurkumę, o której na pewno dzisiaj będziemy mówili, bo to jest też lek taki przeciwwirusowy, ale mamy też... Proszę ojca, książkę Reumatyzm, bóle stawów i kręgosłupa. Albo nie mamy, ale Fundacja Nasza Przyszłość na pewno ma moją książkę, gdzie właśnie polecam właśnie takie specyfiki z apteki Pana Boga, które przy reumatyzmie jak najbardziej są polecane. No tutaj na przykład mamy oziołowy poradnik chorego na cukrzycę. Jest, bo to jest też poważna choroba. 3 miliony Polaków cierpi na cukrzycę, a pewnie drugie tyle nawet nie wie, że ma cukrzycę. Tak popatrzyłem, że jak się żywić, o zielony talerz dla zdrowia, spiżarnia jak dobra apteka, warzywa, zioła. Tak jest. Zioła na kłopoty z wątrobą i niestrawnością. Tak jest, to jest też poważny problem. Wątroba nie ma lekkiego życia z nami. No przecież żyjemy w takim środowisku zatrutym, a to jest filtr. Ale to jest taki filtr, o który też musimy dbać. Bo jeśli nie dbamy, no to mamy potem problemy. A mnóstwo ludzi ma problemy z niestrawnością, z kamicą żółciową. Nieraz jest tak, że mówi się, no rób co chcesz, a masz tutaj tableteczkę albo a no ziółko. Właśnie. Jest tutaj też tak trochę przestrogi jakieś albo tego, jak też mamy się traktować. Też jest o tym, oczywiście jest o tym, ale tak na szybko, jeśli chodzi o wątrobę, no to oczywiście polecam Ostropest. To jest takie SOS, kiedy wątroba wymaga wsparcia, ponieważ Ostropest zawiera sylimarynę, która ma zdolność regenerowania hepatocytów, czyli komórek tworzących wątrobę, budujących wątrobę. Ale oczywiście nie tylko, możemy oczywiście nawet to sięgać... sztuka zdrowego spożywania posiłku. No też. Jak mamy zatrucie o żołądek i dwunastnicę, też troszeczkę o trzustce, organ trochę zaniedbany. Tak jest. Zdrowe jelita to podstawa, zatrucia pokarmowe. Tak jest. Wątroba nieocenione laboratorium organizmu. Tak jest, o którym zapominamy, a kto zapomina, no to potem żałuje, bo wątroba wprawdzie się regeneruje, ale do pewnego momentu, jeśli my będziemy zwlekali z regeneracją wątroby, no to często może dojść do marskości. No i to wtedy jest problem coraz większy i ten problem narasta. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie, właściwie no ja mam bardzo dużo pytań, ale cieszę się, że się dodzwoniłem. Pana imię? Ja mam Wojtek, na imię. Dziękuję. Dzwonię z Jeleniej Góry. Ja mam podstawowe pytanie, czy ostróżkę purpurową, aloes, kurkumę można stosować z propolisem razem w połączeniu? To jest jedna sprawa. Druga? Tak, druga sprawa to jest taka mała roślinka w lesie, która się nazywa siódmaczek borowy. I to jest, jeżeli mi pan odpowie, bo widzę, że się pan na ziołach zna, czy można go też stosować, bo to jest bardzo mocna antyseptyczna roślinka i czy można go też stosować. A trzecia rzecz, która mnie interesuje, to jak można zwiększyć odporność organizmu człowieka na jad pszczeli. Dlatego, że ja mam pszczoły od 45 lat, a u mojej żony stwierdzono bardzo niską odporność na jad pszczeli, jest bardzo mocno uczulona. Zaczynamy wchodzić w etap leczenia, uodparniania jej, ale czy można ziołami w jakiś sposób zwiększyć odporność na ten jad pszczeli? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Ja byłem kiedyś na takim sympozjum. Wiem, ale oglądam was i widzę, że pan się zna dobrze na ziołach. Gdyby pan mi odpowiedział, ja już robię głośniej telewizor, żeby ten... Ale dziękuję, może obdarujemy pana jakąś książką. Zdrowie na cały rok, tak, czyli poradnik razem z kalendarzem. Tu są też informacje właśnie, jak wzmocnić odporność, ale też jak bronić się przed wirusami, w tym przed koronawirusem. A co tu możemy zrobić, bo pan zaczął właśnie mówić, panie Zbigniewie. Ja myślę, że z tym jadem pszczelim ja się nie podejmuję, dlatego że jad pszczeli może również człowieka zabić. Ja byłem na takim sympozjum, gdzie pani profesor immunolog opowiadała właśnie o takich przypadkach, kiedy do pewnego momentu ktoś był odporny na ten jad, ale przyszedł taki moment, że tych pszczół jednak urządliło tę osobę sporo i skończyło się wstrząsem anafilaktycznym, który gdyby nie pomoc lekarska w porę, mógłby się zakończyć śmiercią. Nie podejmuje się tutaj w żaden sposób, jak się uodparniać na jad pszczeli, bo to jest poważny problem. Nie wiem, czy w ogóle ktoś się podejmie czegoś takiego. No jeśli się podejmie, no to musi brać odpowiedzialność za to, że może dojść w każdej chwili do wstrząsu anafilaktycznego, który może zakończyć się śmiercią. Ja nie podejmuję się tutaj radzenia w tym zakresie, ponieważ jest to temat bardzo poważny. Jeśli chodzi o stosowanie jeżówki purpurowej, propolisu i tych preparatów, tych specyfików, o których dzisiaj mówiłem, z propolisem. To oczywiście można stosować, ale trzeba to rozłożyć w ciągu dnia na jakieś tam dawki. Nie można wszystkiego na raz, bo to wtedy jest bezcelowe. Tak jak powiedziałem, układ odpornościowy organizmu, układ immunologiczny jest bardzo czuły. I czasami, jeśli my chcemy przedobrzyć, stosujemy jakieś większe dawki, to zamiast pomagać, to możemy szkodzić. I zawsze właśnie o tym w książce piszę. I zawsze podaję dawkowanie. Były na przykład badania prowadzone z babką lancetowatą, o której właśnie ojciec wspomniał. To jest też wspaniała roślina za darmo, bo rośnie na pastwiskach, na łąkach. I właśnie były właśnie takie eksperymenty prowadzone z tą babką lancetowatą i podawano ludziom w różnym stężeniu wyciąg z babki lancetowatej i okazało się, że im mniejsze było stężenie wyciągu z babki lancetowatej, tym lepsza skuteczność, jeśli chodzi o pobudzanie układu odpornościowego, czyli tych komórek odpornościowych. A im większe dawki stosowano, no to właśnie te komórki odpornościowe wtedy jakby ich działalność i działanie, aktywność była stłumiona. Więc trzeba na to zwracać uwagę i zawsze w moich książkach o tym piszę, ponieważ jest to temat i problem bardzo istotny. Dziękuję. Drodzy Państwo, splendor24.pl, tam odnajdziecie więcej informacji na temat tych produktów, książek. Zioła na kłopot z pamięcią, jest chociażby taka pozycja. Czy odtrój organizm i żyj dłużej? O, mamy kolejną jakąś propozycję. Są jeszcze głuk, o, takie pan pisze. Sercu na ratunek. Tak jest. Taka książeczka. A głuk wygląda tak, proszę państwa. To jest roślina. Nie mylić z jarzębiną. Za darmo, oczywiście jeszcze możemy zbierać. To jest lek
dla serca. Medycyna naturalna wprost dzisiaj nie wyobraża sobie leczenia chorób serca i układu krążenia bez głogu. To jest przyjaciel serca. Oczywiście głóg polecam w tej mojej książce. Ziołowe leczenie nadciśnienia. Tak jest, też głóg. Tutaj, głóg, prawda? Obniża ciśnienie, ale również polecam ozdrowieńcom z uwagi na to, że ludzie, którzy przeszli COVID-19, uskarżają się na zaburzenia rytmu serca, uskarżają się na zaostrzenie choroby wieńcowej. I wtedy właśnie z pomocą idzie głóg. To jest głóg jednoszyjkowy, ale jeszcze może być dwuszyjkowy. Oba są lecznicze. Owoc głogu. W maju mogliśmy zbierać kwiatostan głogu. To jest lek, za który nam na pewno podziękuje serce. To jest kuracja głogiem. To praktycznie dla każdego, kto skończył 40 lat, jest wskazana. Po to, żeby w przyszłości z tym sercem nie mieć problemów. A żyjemy tak długo, dopóki mamy zdrowe serce. O tym często zapominamy. Dziękuję bardzo, panie Zbyszku. Dziękuję serdecznie. Pan Zbigniew Tomasz Nowak, znawca ziół leczniczych, autor wielu książek, był naszym gościem. Zapraszamy jeszcze po 21:30 na antenę Radia Maryja. A za to spotkanie słuchaczom i widzom bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.